Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameToon. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio przybyliśmy na Łysą Górę spotkać się z wiedźmami i nie tylko. Mamy kilka spraw do załatwienia tutaj i właśnie się za nie zabieramy, a więc zapraszam! Teoretycznie Geralt nie powinien się w tym miejscu znaleźć, ponieważ jest stary, brzydki i zniedołężniały. Ale spełniliśmy specjalne zadanie, wyłowiliśmy monetę ze szlamu, dzięki której droga przed nami została otwarta i nie tylko Ciri może spotkać się z paniami, ale również my. Siedem. Jak cię zwą, dziewczyno? A ciebie? Nieważne jak cię zwą, na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. A ty? My to jesteśmy Ciri. Mamy tu coś do załatwienia, więc po prostu nas przepuść. Chcesz mi rozkazywać, ty, człowiek? Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Poznajesz? Orzen Mącicielki. Wyrok śmierci. No chyba na ciebie wyrok śmierci. Ale czemu on się na Ciriu wziął, to też nie mam pojęcia. W sumie możemy te kołobrotki nowe poznać. Otóż to. Twardy był skurczybyk. Nie traćmy czasu. Ja zajmę się Imleritem, a ty pójdziesz zabić wiedźmy. A Valach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie ma mowy. Ja idę po Imlerita. Dobra, zagrajmy o to. Papier, kamień, nożyce. Gramy jeszcze raz. Los zdecydował? Tak, los zdecydował. No nie będziemy mówić, że jest groźny i że ona nie da sobie rady. Wiedźmy też są fajne, wiedźmy też są pyszne. Nie ma mowy. Ja idę na górę, ty idziesz po wiedźmy. Dasz mi zadanie. Są śmiertelnie groźne. Uważaj na siebie. Mhm. Ty też uważaj. Muszę jakoś dotrzeć na dół. No i jakby nie patrzeć, Ciri też ma powody, przez które mogłaby chcieć się zemścić na wiedźmach. Psia krew. Chyba muszę tam skoczyć. I nie dali żadnej mapki? No dobra, wierzę, że wie, co robi. Oj. Poszło całkiem nieźle. Dobra. Wynurz się i zróbmy małe rozeznanie. Geralt to chociaż pochodnie miał w tych miejscach, albo mógł się kota napić, a tutaj nic z tych rzeczy. Musimy chodzić po omacku. Domyślam się, że nie ma sensu zbierać grzybów ani innych przedmiotów, bo no niestety nie jesteśmy parą, nie lądują na wspólnym koncie. Jaki on był? Żył miłością i nie zaznał goryczy. Mniam, mniam.
Witaj, dzieci starszej krwi. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. No i proszę. Najlepszy posiłek przyszedł sam na imprezę, chociaż trzeba uważać, jak z nimi walczymy, bo... A... Potrafią dotkliwie uderzyć, jeżeli... Na czas nie uciekniemy przed ich ciosem. Szczególnie, że jedna to jak baba wodna się zachowuje, tak? Nie no, ten z koszykiem załatwimy, powinna być chyba najłatwiejsza do pokonania, tak? Wydaje się, że jej ruchy są najmniej zwinne, tak? No niestety, albo i step... Oj, ale pazur. Ach. No, ten na górze nie byłby zadowolony z takiego przebiegu spraw. Ty chcesz zginąć? Która da się zabić? Nie, nie, zabić trzy wiedźmy. Dobra, czyli każda się da zabić teoretycznie, chociaż ta ma ostre paznokcie, tak? Przygotowała się na ten wieczór. No, mówiłem, że ta z koszykiem najłatwiejsza. Aktywuj od Tris? Nie możemy aktywować. Nie możesz zrobić tego w tym miejscu. Zapomniałem o tym kamieniu wcześniej, tak? Rozumiem, że dzięki temu mogliśmy gdzieś ściągnąć ogień z nieba, ale niestety nie siedząc w drzewie. No, Przątka, trzeba zrobić z tobą porządek. Jakoś tak tutaj ugryźć ten temat. Trochę życia nam zabrały, ale liczę, że jak zostaniemy jeden... Albo jedna na jedno, może tak bardziej. Ała, tym błotem. Jak zostaniemy tak raz, raz, chop, chop, to zupełnie inaczej ten przebieg starcia może wyglądać, chociaż wcale... To nie jest tak prosto. Raz, dwa, trzy, jak w Dark Soulsach. Trzeba tak dawkować te ciosy, tak? Nie podjarać się, że już prawie umiera. Raz, dwa, trzy, może pięć, no właśnie, pięć za dużo. Do czterech ciosów się bawimy. No, rzucasz błotem, rzuć mięsem. Raz, dwa, trzy, cztery i unik. Raz, ha! Jak w tańcu możemy tu poćwiczyć? No gdzie jesteś? Gdzie jesteś, koleżanko? Aż taka chętna, żeby ginąć? Jak ucieka z tą kamerą, oszukuje jak w Sekiro! Jędza. Miękkociołek zepsuć? Co jest z tobą nie tak? W sumie my możemy obrócić widok, to nie jest jak w Sekiro. Zapomniałem o tym. Co, wszystkie? Tak, Imlerit jest pewnie na samym szczycie góry. I tak z pamiątką, powiedz mi, że nam ucieka. No dobra. W drodze na szczyt teoretycznie możemy trafić na jakieś dary. Tak? Rozumiem, że wiedźmo się nie przydadzą. O! To widzę, ludzie na bogato podchodzą do tego tematu. Chętnie się dzielą. Miejsce mocy. No właśnie, to by było dość interesujące, ale niestety jest wyżej. No dobra. Będziemy tam na dół może schodzić, bo jeszcze wrócimy do wioski, a niestety tym razem noc jest krótka. Magia to miejsce mocy. Quen, Quen, Quen. Już zaczerpnięty? No my musimy się przygotować idealnie, Kłonik nam wjechał, więc zakładam, że twórcy się przygotowali na to, co nas tu może czekać i sami sugerują, z czego warto korzystać.
w trakcie takich spotkań, to domyślam się, że na szczycie nie jesteśmy mile widziani. Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Nie dojrzały w nim dziewczyny, ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Może tak, może nie. No dobra, uczciwie. Tak, jesteśmy tu oboje. Gdzie jest dziewczyna? To bez znaczenia. I tak jej nie dostaniesz. W zrujnowanej twierdzy walczyłeś dzielnie, aż do końca. Wierzę, że tak będzie i tym razem. To ty jakiś tu syntezator mowy masz. To wiele... O kurcze, to też wiele zmienia. Nie pamiętam, jak się z nim walczy. A zapomniałem, że nie jesteśmy już Ciri. Która może z... Oj, czemu to mu tak niewiele zrobiło? To nie będzie prosta walka, chyba że smoczy sen, bomba dwimerytowa, nie wiem, czy coś może zrobić. Magia i magiczne zdolności potworów. No on jest takim trochę potworem, ale... Czuję, że to może nie działać do końca, sprawdźmy. Nie, to absolutnie chyba nic mu nie zrobiło, nie wiem, co on kombinuje. Przyjrzyjmy się jego ruchom. Chyba że rzeczywiście to Dwimeryt tam na niego tak działał. Wydaje mi się, że musimy doczekać się jakiegoś momentu, w którym on upadnie. No póki co to jeden drugiego atakuje i nic nie robi. Zaraz na miecz się zepsuje od tego. Nie możesz tego robić w trakcie walki, a co myśmy chcieli zrobić? O, w końcu! Za pleców trzeba łobu zabrać. I uważać. No właśnie, bo to może boleć. Mamy smażone mięsko, co prawda. On się chyba nie potrafi leczyć. Czemu Geralt żadnego ruchu żeś nie zrobił? Ale dobrze. Może zmyliliśmy go trochę. Nie wiem, czego nie możemy zrobić w trakcie walki. Wygląda jak jakiś unik. Może klikam, płotkę wołam już. Taki odruch bezwarunkowy, tak w panice. Próbuję silnym atakiem uderzyć, ale... No właśnie, wyskakuje wtedy informacja. Y. No, bo mamy rozwinięty też ten silny, jak widać. Takie specjalne ciosy, ale... Chyba i tak lepiej wyprowadzić kilka szybkich, niż się nastawiać, że ten jeden mocny nam wejdzie, tak? Bo kosztuje nas trochę energii wszystkiego. No, kolego, my... No ładnie, my chciałem powiedzieć, mamy tak kłę rozwinięte, że nic nam tu z tym nie zrobisz, ale... To nie do końca tak dobrze działa i znów mocne pod żebra! Jakby Geralt był leworęczny, to byłoby nam łatwiej trochę. Takie mam wrażenie, ale i tak, już mamy na niego dobry ruch całkiem. Już wiem, jak do niego podejść, no zamachnij się. O, on się tu pięknie odwraca i chwilowo jest bezbronny. To jest właśnie podstawa Soulsów. O kurcze, ale też nim zachwiało i nami. Jakby tego było mało. Czyli co, bombka nic na ciebie. Może warto było zostawić ją na później. Zaraza. Zaraza. Ha, to było dobre. Nie no, cieszę się, że rozwinęliśmy na maksa te... Lekkie ataki, czy też szybkie, bo potrafią teraz naprawdę sporo zmienić na tym polu bitwy. O, nie wiem, czy się powinniśmy tego bardziej obawiać? Chyba tak. Chyba tak. I mam ten ładny eliksir, żebym go nie zużył czasem. O, i tu był twój błąd.
I nasz też. Przyznaję. Nie? O, tak! A może silny... Może w tym momencie, jeżeli mamy tylko jeden możliwy atak, to lepiej spróbować czymś silnym w niego. No, skacz jeszcze. Jak zawsze kusi, żeby dwa wyprowadzić, ale chyba na dwa nie wchodzi tutaj. A może nawet jak się pospieszyć, to da radę. Nie no, ładnie, jakby z muchą to się ganiał, albo komar taki w środku nocy, to my jesteśmy komarem dla niego, tak? I koszmarem. Idealnie tam tu wchodzisz. Puszczaj, Geralt! No i to był cios! Finałowy! Kto cię nauczył tak walczyć? Wiedźmin, którego zabiłeś. Udało się. Ledwie. Jak poszło na dole? Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Wesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. Znajdziemy nową. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Otóż to... Miałaś dobry pomysł. Dobrze, że tutaj przyjechaliśmy. Od początku wiedziałam, że nam się uda. Teraz powinniśmy odnaleźć Aladina i zabić go. O czym myślisz? Zastanawiam się, co powiedzieć Yennefer, jak już dotrzemy do Nowigradu. Zawsze mówię jej prawdę. Ciekawe, czy Yennefer i Triss odnalazły czarodziejki z loży. Powinniśmy do nich dołączyć. Ty nie wiesz, jak to jest mówić Yennefer prawdę. Poczekaj jeszcze chwilę. Coś mówili o żołędziach w tym miejscu. Daj mi jeszcze chwilę. Stary już jestem i muszę dłużej odpoczywać. No, jesteś. Zostańmy tu jeszcze chwilę. Nie mówiąc już o tym, że nie chcą nas wpuszczać na górę. Czekaj, czekaj. Chodź, idziemy zobaczyć miejsce bitwy. Porozmawiajmy, gdy będziemy gotowi. Nie no, tu... Tak mi się wydaje, że powinniśmy jeszcze starać się coś znaleźć. O! Czyżby to to? Skrzynia? Pomniejszy glif. Było blisko. A z ciebie co zostało? Magiczny żołądź. To jest, rozumiem, ten, o którym mówili w wiosce, że dostają po wszystkim żołędzie. Chociaż no, trzeba przyznać, że okupione krwią niewinnych, młodych ludzi. Dobrze aspirujących i... Czy warto było? Czy nie lepiej? Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Jakoś inaczej to rozwiązać Proszę, o? Chronicie. Nie powinniśmy byli tu wchodzić. Rozgniewamy panie i ukarzą nas. Teraz już za późno. Przestańcie gadać. Pani już nie ma. To on. Dąb umarł. I dąb, i wiedźmy. To było wasze ostatnie święto. A żołędzie? Mamy.
posadźcie go. Mam może jednego żołędzia, weź go. Tylko jednego? Co my teraz poczniemy? To już nie jest ziemia niczyja, ani ziemia pani, tylko wasza. Znaczy się, co mamy robić? Chodź, na nas już czas. Radźcie sobie sami. To nie ludzie. Myślałam, że łowcy i Straż Świątynna polują na czarodziejów. Czarodzieje wyjechali, a łowcy potrzebowali nowego wroga. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzenić całkowicie. A w polowaniu na czarownicę wcale nie chodzi o wiedźmy. Ważne jest, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się odmińców. Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad, ich gniew skupił się na innych rasach. Z dawien dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. Jaskier! Szykuj kufle, mamy gości! Geralt! Ciri! Kiedy się dowiedziałem, że Geralt cię znalazł. Cieszę się, że też jesteś cały. Gdzie wyście się podziewali? Tylko prawdę. Właśnie zatłukliśmy wiedźmy z Velen i generała Dzikiego Gonu. Oho, widzę, że mieliście pracowite przedpołudnie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie. Znajdzie się tu jakiś pokój? Jasne. Chodź, jaskółeczko, zaprowadzę cię. Bardziej później do mnie mam małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w Złotym Mieście. Dobra. Skoro tak, gdzie są wszyscy i co się tu działo? Nas nie było. Działo się coś ciekawego? Wesoła Poli złapała grypę. Mato Stryga dostał nożem pod żebra, no i spóźniają się z transportem sodeńskiego trójniaka. Jaskier. Jen i Triss miały zebrać loże czarodziejów. Triss czeka na górze, a Yennefer poszła do kuternogi Katarzyny. Jen w podłej portowej karczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierza. A, no i jeszcze ten wasz elf zajął apartament rubinowy. Czeka tam na ciebie. Każdy coś chce, a jak co słychać o Kryszcili? No właśnie, nic na ten temat? Oddałeś mu swój najlepszy pokój? Wcale nie pytał mnie o zdanie. Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w rubinowym. Od tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie je. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział to chce wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zirael. Dzięki. Wygląda na to, że będę miał co robić. No dobrze, ale z pomocą dla naszych przyjaciół wyruszymy już w kolejnym odcinku, a tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone dziś chwile i zapraszam już wkrótce na więcej. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!